Przechodzimy do kolejnego podpunktu G, punktu 5 obrad dzisiejszej sesji. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia programu współpracy Gminy Miejskiej Kościerzyna z organizacjami pozarządowymi na 2016 rok. Projekt uchwały na druku nr 147 przedstawi pani Ewa Chmielecka, naczelnik Wydziału Rozwoju i Promocji. Bardzo proszę. Pani Przewodnicząca, Szanowni Państwo, mniej więcej zawsze o tej porze planujemy, jak będzie wyglądała w kolejnym roku współpraca naszego miasta z organizacjami pozarządowymi. I tak też w tym roku prezentujemy program współpracy na rok 2016 z organizacjami pozarządowymi. Podstawą funkcjonowania, ramą prawną podstawową do tego jest ustawa z 24 kwietnia 2013 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Zgodnie z tą ustawą do 30 listopada powinniśmy taki program na rok następny uchwalić. Program współpracy, który Państwo otrzymaliście, który uchwalamy teraz na rok 2016, będzie obowiązywał przez cały rok kalendarzowy, a tradycyjnie do 30 kwietnia 2017 roku pan burmistrz złoży sprawozdanie Państwu z realizacji tego programu. Struktura programu, tak jak tutaj prezentujemy na slajdzie, jest właściwie Państwu znana. Tutaj zmian w stosunku do wcześniejszych programów praktycznie nie ma, więc ja nie będę, szanując tutaj czas Państwa, nie będę może odczytywała. Wiadomo, że program reguluje cel szczegółowy, cel podstawowy. To uregulowanie naszej współpracy z organizacjami, tak żeby ona rzeczywiście była jak najbardziej efektywna, żebyśmy się jak najlepiej tutaj wzajemnie porozumiewali, ale też żebyśmy realizowali w miarę efektywnie zadania miasta, które miasto zamierza rzeczywiście wspierać, a na które organizacje będą występowały o dofinansowanie. Ale leży nam też na pewno na sercu dobro tych organizacji, to żeby te organizacje wzmacniały się, rosły w siłę, prężnie działały i były coraz silniejsze. Z nowości, które w tym roku w programie zaistniały, to wśród zadań priorytetowych na zapalenie zielonego światła i takiego mocnego priorytetu dla działalności wspomagającej rozwój gospodarczy i rozwój przedsiębiorczości. Uznaliśmy, że jest to na tyle istotne w tej chwili, że i ten problem rozwoju przedsiębiorczości, właściwie długookresowego bezrobocia w Kościerzynie całego szeregu osób, wysokiego poziomu tego wskaźnika, jest to na tyle istotne, że uznaliśmy, iż warto również wspierać takie działania i dla tego kierunku, dla tego obszaru zapaliliśmy zielone światło. Również wspieranie wspólnot i społeczności lokalnych to dwa nowe kierunki. Trochę mniejsze preferencje w tej chwili będą dla turystyki, ale to nie oznacza, że organizacje nie będą mogły składać, jeżeli rzeczywiście będą potrzebowały realizować takie działanie, że nie będą mogły składać wniosku. My dla takiego kierunku, dla takiego tematu znajdziemy na pewno ramy do wsparcia. Jakie mamy narzędzia wsparcia i formy współpracy z organizacjami pozarządowymi? Od tych pozafinansowych, czyli konsultacji, partnerstwa, szkolenia, spotkania, to co się odbywa na bieżąco. Koordynator współpracuje na bieżąco z organizacjami pozarządowymi. Rzeczywiście wszyscy zgłaszają się i ta współpraca, myślę, przebiega pozytywnie. Oprócz tego mamy formę współpracy finansową. Ta jest oczywiście, no to tą formą są organizacje bardziej zainteresowane. Ja chciałabym tylko podkreślić, że tutaj my wspieramy realizację działań, na które organizacje będą aplikowały stosownymi wnioskami wraz z udzielaniem dotacji na ten cel, ale tak jak jeszcze raz powtórzę, wspieramy realizację działań i projektów, które organizacje tutaj będą do nas składać i wspieramy
wspieramy to poprzez otwarte konkursy ofert, ogłaszamy takie konkursy. Wcześniej zwyczajowo był jeden konkurs, ale w tym roku były dwa konkursy i przewidujemy, że taka sytuacja może się zdarzyć również w roku 2016. Mamy tą formułę sprawdzoną, formułę małych grantów, do tego też organizacje już się przyzwyczaiły, ale z nowości mamy inicjatywę lokalną i dotację inwestycyjną. To wszystko po to, żeby ta paleta i ten wachlarz, w ramach którego kierujemy strumień środków z budżetu, były jak najbardziej efektywnie wykorzystane i żeby organizacje znalazły gdzieś możliwości dofinansowania, a również te osoby, które, tak jak inicjatywa lokalna, które nie są zrzeszone i sformalizowane w organizacji, ale mają ciekawy pomysł i chcą wspomóc realizację przedsięwzięcia również poprzez własne zaangażowanie, czy to w formie finansowej, czy to w formie rzeczowej. Szanowni Państwo, w tym roku na w programie uznaliśmy, i tak zresztą mamy zapisane co roku, że minimalne środki, które w budżecie miasta powinny być przeznaczone i zabukowane na udzielanie dotacji i na wspieranie zadań organizowanych przez organizacje pozarządowe, to jest minimum 470 tysięcy złotych. Nowością w tym roku jest to, że chcieliśmy przeznaczyć 10% na formułę małych grantów, czyli z tej puli środków wygospodarować od razu zaraz 10% i przeznaczyć tą pulę środków na małe granty, a jak widać po praktyce lat wcześniejszych, rok jest bogaty w wydarzenia i zdarzają się organizacje, które potrzebują wsparcia w ciągu roku na różne inicjatywy i przedsięwzięcia, które wcześniej nawet nie mogły o nich wiedzieć. Po dyskusjach na komisjach, wychodząc naprzeciw Państwa postulatom, uznaliśmy, że najadekwatniej będzie w tym momencie, jeżeli rzeczywiście 5% tych środków zostanie zabukowane na potrzeby konkursu w ramach formuły małych grantów, w tej formule pozakonkursowej. W związku z tym, z taką poprawką wnosimy o uchwalenie dzisiejszego programu, czyli w miejscu, w którym mamy zapisane 10% na cele małych grantów, zmiana na 5%. Na przyszły rok, w budżecie na 2016 rok, mamy kwotę 507 tysięcy na ten moment zarezerwowaną na potrzeby współpracy z organizacjami i realizacji konkursu, a na tryb pozakonkursowy w związku z tym te 5% to byłaby kwota 25 350 zł. Ta kwota oczywiście od razu zaraz nie bierze udziału w rozdysponowaniu środków w formie konkursowej. Otwarty konkurs ogłaszamy zwyczajowo po uchwaleniu budżetu na rok następny. Oczywiście tutaj wykorzystujemy formularze obowiązujące, takie jak wskazuje minister pracy i polityki społecznej, czyli formularze wniosku, również formularz i wzór ramowy umowy o dofinansowanie, także organizacje znają dokumenty. Zadania, na które organizacje będą mogły występować o dofinansowanie, będą realizowane i kwalifikowane od 1 lutego do 15 grudnia. Otwarty konkurs, tak jak zawsze tutaj podtrzymujemy formułę dofinansowania z lat poprzednich, czyli 70% to jest maksymalne dofinansowanie, jakie miasto może przeznaczyć dla organizacji pozarządowej, a organizacja musi partycypować w realizacji swojego przedsięwzięcia w wysokości 30%, z tego 20% to jest wkład finansowy, a 10% może stanowić wkład rzeczowy czy wkład osobowy. Dopuszczamy też, że organizacja może to finansować z innych środków. W tym roku, proszę Państwa, skróciliśmy listę błędów formalnych.
ta lista rzeczywiście, te błędy formalne powodowały, że od razu na wejściu w trakcie oceny przez komisję konkursową i przez koordynatora część wniosków w ogóle odpadała z prozaicznych niejednokrotnie przyczyn. W tej chwili rzeczywiście błędy formalne ograniczają się do tego, że wniosek nie został złożony w terminie, że przez podmiot nieuprawniony, niezgodne z zadaniem i z zakresem i rodzajem zadań, że przewyższa kwotę alokacji, którą mamy przeznaczoną na zadanie w danym obszarze, że jest złożony na niewłaściwym formularzu. Pozostałe wszystkie błędy będą w toku oceny poprawialne i będziemy tutaj współpracować z organizacjami pozarządowymi, żeby organizacje rzeczywiście przygotowały właściwe i poprawne oferty. Program współpracy podlegał konsultacjom z organizacjami pozarządowymi. Oczywiście oprócz tego, że został wysłany do organizacji, odbyło się 6 listopada spotkanie z organizacjami pozarządowymi. Tutaj pan burmistrz już o tym wcześniej wspominał. Te organizacje, które na tym spotkaniu były, mogły się dowiedzieć o zmianach w projekcie. Dyskutowaliśmy rzeczywiście tutaj dość długo i owocnie. I proszę Państwa, opracowaliśmy formularz, na podstawie którego, który wypełniając organizacje mogły zgłaszać swoje postulaty czy uwagi do programu, ale muszę powiedzieć, że nie wpłynęła żadna uwaga od żadnej organizacji pozarządowej. To oznacza, że organizacje zaakceptowały właściwie ten projekt. Jeszcze raz tylko przypomnę, jakie były największe zmiany w projekcie, to, że wprowadziliśmy dwa nowe priorytety, czyli wspieranie przedsiębiorczości i rozwoju gospodarczego. Na to stawiamy. Myślę, że to jest dobry kierunek. Również wspieranie rozwoju wspólnot, społeczności lokalnych, to też jest ten kierunek, dla którego zapaliliśmy światło zielone. No a tak jak mówię, wypadła turystyka i krajoznawstwo. Wprowadziliśmy nowe instrumenty współpracy z organizacjami, skróciliśmy tą listę błędów formalnych, to naprawdę organizacje zaakceptowały i pozytywnie się do tego ustosunkowały. No i wydzielamy te 5% środków z puli zabudżetowanej na rok 2016 na potrzeby formuły małych grantów, tego co jak widać po na przykład tegorocznym, tym roku rzeczywiście się zdarza, przepraszam, mieliśmy takich spraw 11, 7 organizacji dostało dofinansowania w formule małych grantów. Były to rzeczywiście ciekawe zadania. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę, stanowisko Komisji Budżetowej przedstawi przewodniczący Komisji Dawid Jereczek. Pani Przewodnicząca, Komisja Budżetowa uchwałę na druku nr 147 zaopiniowała jednogłośnie pozytywnie. Dziękuję. Stanowisko Komisji Edukacji, Kultury i Sportu. Komisja Edukacji, Kultury i Sportu projekt uchwały zaopiniowała jednogłośnie pozytywnie. Dziękuję. Stanowisko Komisji Porządku Publicznego i Spraw Społecznych przedstawi przewodniczący komisji Paweł Litka. Pani Przewodnicząca, Wysoka Rado, komisja zaopiniowała projekt uchwały jednogłośnie pozytywnie. Dziękuję. Otwieram dyskusję. Bardzo proszę. Radny Dawid Jereczek. Pani Przewodnicząca, Szanowni Państwo, Pani Naczelnik, ja rozumiem, że, bo nie dostaliśmy zmiany druku, ale rozumiem, że te 5% w tym druku 147, nad którym teraz będziemy głosować, jest zapisane. Dziękuję. 5%, zamiast 10, 5%. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Kto jeszcze z Pań, Panów Radnych? Bardzo proszę, Radna Katarzyna Knopik. Pani Naczelnik, jedno pytanie, zakładając optymistyczny scenariusz, że uchwalimy dzisiaj program współpracy z organizacjami pozarządowymi i że tak jak planujemy, z tego co pamiętam, że 16 grudnia uchwalony zostanie budżet miasta na rok 2016, kiedy będzie ogłoszony konkurs otwarty dla organizacji pozarządowych? No moje pytanie wynika z tego, że organizacje czekają na te środki, czekają na konkurs. Wiemy, że w tym roku z powodu ilości wniosków to troszeczkę dłużej trwało. No pytanie moje, czy niezwłocznie po uchwaleniu budżetu, czyli na przykład dnia następnego, ten konkurs zostanie ogłoszony? Dziękuję bardzo.
Moja wiedza jest taka, że na pewno, ale pani naczelnik wyjaśni. Ja mogę potwierdzić, że tak, zaraz następnego dnia ogłosimy po prostu konkurs, jesteśmy przygotowani w 100%, także nie ma problemu, żeby 17 konkurs był ogłoszony. I wtedy organizacje mają 21 dni na to, żeby wnioski składać. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę, kto z pań, panów radnych jeszcze? Bardzo proszę, pan burmistrz. Tak, a jeśli sesja Rady Miasta odbyłaby się o 8 i skończylibyśmy o 10, to jeszcze 16 możemy ogłosić konkurs dla organizacji pozarządowych. Dziękuję bardzo. Kto jeszcze w tym punkcie dyskusja pragnie zająć głos? Nie widzę, przechodzimy do głosowania. Kto przeciwny? Kto się wstrzymał od głosu? Nie widzę. Uchwała została przegłosowana jednogłośnie. 20 radnych głosowało za podjęciem uchwały. Szanowni Państwo, ogłaszam 10 minut przerwy.